Wiedzieliśmy, że nie będzie to łatwy mecz. Warszawianka miała serię kilku meczów bez porażki. No ale podeszliśmy z pełnym profesjonalizmem, spięliśmy się na ten mecz i trochę na początku pierwszej połowy, znaczy w połowie pierwszej połowy gdzieś tam zgubiliśmy rytm, ale wyszliśmy w końcu na te obroty, na których powinniśmy być. No i graliśmy tak, jak powinniśmy. Graliśmy dobrze w obronie i z tego ciągnęliśmy kontry skrzydłami, środkiem. I dlatego taki wynik, jaki widać na tablicy. A jeśli chodzi o tą drugą część pytania, czyli twoją postawę, to bardzo ważne to, że no, zacząłeś rzucać bramki, czyli uwierzyłeś w to, że można rzucać bramki w Kieszyńcu. No udało mi się przełamać. Teraz miałem, muszę przyznać, od środy do środy tydzień wolnego. Byłem z żeńską sekcją ręcznej plażowej na Pucharze Mistrzów na Kanarach i nie wiem, chłopaki mówią, że teraz co tydzień muszę gdzieś wyjeżdżać na wakacje w środku tygodnia, żeby zachować taki dobry rytm. Ale tak poważnie to potrzebowałem tego meczu, bo już też pod koniec sezonu w Poznaniu miałem problem ze skutecznością, no i tutaj się udało. Mogłem mieć 100%, tam zlekceważyłem raz bramkarza, ale udało się dobrze zagrać. Myślę, że kibice są zadowoleni, ja jestem zadowolony i oby tak dalej.